Cześć, ja się nazywam Tomek Zarzyka, a to jest kanał Magia Excela, w którym nie zajmuję się żadną magią, a dzielę się swoim doświadczeniem w zakresie praktycznych zastosowań Excela w biznesie oraz codziennej pracy. Jeżeli szukasz inspiracji do rozwoju siebie albo rozwoju własnej firmy, to myślę, że to będzie ciekawe miejsce. A tematem naszego dzisiejszego spotkania będą dość niekonwencjonalne metody podkreślania wierszy, kolumn, ale także z zakresu komórek, a dokładniej zajmiemy się czymś takim. Pokażę, w jaki sposób można szybko, automatycznie podkreślać wiersz, ale także na przykład nagłówek. Tutaj pokażę, jak podkreślić wiersz i kolumnę. Tutaj nieco zmodyfikowany kod, ponieważ on pozwala na podkreślanie tylko wierszy w zakresie od kolumny A do kolumny na przykład tutaj I. A tutaj w jaki sposób wykorzystać podkreślanie w tabelach przestawnych. Jeżeli ten materiał wydaje Cię interesujący, to zapraszam na część praktyczną. Na początku może tylko kilka takich informacji wstępnych. Otóż, żeby zrobić takie rzeczy, które przed chwilą prezentowałem, będziemy potrzebowali nieco kodu VBA, ale spokojnie, jeżeli jeszcze nigdy nie programowałeś, nie miałeś do czynienia, to zobaczysz, że spokojnie będziesz mógł wykorzystywać te triki, które tutaj pokazałem. Wystarczy tylko wiedzieć, co skopiować i gdzie. I to pokażę dokładnie, także zrobiłem całą tą robotę za Ciebie. Co dzisiaj wykorzystam? Wykorzystam zmienne publiczne. Optymalizacja kodu. Ważna rzecz. Ja już kiedyś tutaj pokazywałem na jednym z swoich filmów, w jaki sposób podkreślać wiersze. Natomiast to dzisiejsze rozwiązanie jest nieco zmodyfikowane i też działa szybciej, ponieważ zastosowałem nieco inną koncepcję formatowania. Ważna rzecz. Dzisiaj będę stosował w tych trikach, które pokazuję, stosuję tak zwany deseń. Co to takiego jest? Zobaczmy. Deseń wygląda tak na pierwszy rzut oka, że to jest to samo, co tutaj wypełnienie, kolory wypełnienia, ale to nie jest to samo. Jeżeli wejdziemy do formatowania, to zobaczmy, że mamy kolor tła, ale mamy też tutaj z prawej strony kolor desenia. Deseniu, przepraszam. I dokładnie ja ten trik wykorzystałem. Otóż kiedyś, szukając takiej metody na kolorowanie z zakresu komórek, szukałem takiego rozwiązania, które nie kasowałoby mi poprzednich kolorów. I zobaczmy, tutaj mam kolor pomarańczowy i żółty. Jeżeli najadę, to ten deseń jest tak jakby warstwą nadrzędną i kiedy usunę, kolor mi pozostaje. Także tu jest ten trik. Także deseń jest dość ciekawym rozwiązaniem, ale deseń ma jedną taką wadę, że usuwa mi linię siatki. Jeżeli nawet wejdziemy do widoku, klikniecie widok siatki, zobaczcie, że one są już tutaj niewidoczne. Mi osobiście, muszę powiedzieć w zupełności, to w niczym nie przeszkadza, ponieważ jeżeli mam jakieś dane, które chcę, żeby miały tutaj obramowania, to formatuję to dokładnie według po prostu ręcznie, czyli wybieram narzędzia główne i tutaj sobie stosuję obramowanie. Ale to jest taki jeden minus. Natomiast nie będziemy mogli zastosować tutaj deseniu w przypadku tabel przestawnych, ponieważ jeżeli zastosujemy takie same rozwiązanie do tabel przestawnych, to zobaczycie, że ten deseń zniszczy nam, usunie formatowanie tabeli przestawnej. Dlatego w przypadku tabeli przestawnej zastosujemy formatowanie warunkowe z wypełnieniem tła. No dobrze, ale teraz wróćmy do naszej tutaj metody, zobaczmy, jak ona działa. Tutaj zastosowałem makro, które jest uruchamiane na zdarzenie, czyli jeżeli ja umieszczę gdziekolwiek kursor, gdziekolwiek, jakiejkolwiek komórce, to program reaguje i wykonuje procedurę kolorowania. I ona polega na tym, że koloruje mu cały wiersz, na którym stoję, ale dodatkowo jeszcze koloruje mi nagłówek kolumny. Dzięki temu, tutaj zobaczcie, jest to bardzo czytelne. Od razu wiem, w którym jestem miesiącu, nawet jeżeli jestem gdzieś na dole, mamy marzec 2020. Bardzo fajna, bardzo wygodna rzecz. Tak przy okazji powiem, że ja bardzo często wykorzystuję właśnie tego typu metody w modelach związanych z planowaniem, prognozowaniem, czy też z modelami zakupowymi. One bardzo ułatwiają pracę. No i teraz oczywiście pojawia się pierwsze pytanie, w jaki sposób możecie to wykorzystać? Bardzo prosto i pokażę to w kilku krokach. Wystarczy skopiować ten kod i jak to należy zrobić. Na początku może tak, zrobimy sobie taką rzecz, że ja skopiuję tutaj część tych komórek, od tej, Ctrl-C, Ctrl-N, otwieram nowy arkusz,
tu gdzieś do komórki C5. Czyli zobaczcie, mam dokładnie, tutaj mam też podobne liczby, no ale tutaj się poruszam i nic się nie dzieje, tak? Ponieważ tutaj nie mam tutaj żadnych makr. No i teraz słuchajcie, zrobimy sobie teraz taką operację. Wrócimy. Ja tutaj sobie zrobię Ctrl Tab, wrócę tutaj do mojego arkusza, czyli do pliku ECR046 i skopiuję kod. W jaki sposób? Wybieramy tutaj tak, prawy przycisk na nazwie arkusza i wybieramy wyświetl kod. I teraz przechodzimy automatycznie do strony kodowej, czyli do edytora kodu. I zobaczcie, tu jest ten cały kod, on jest umieszczony dokładnie w tym arkuszu. Ponieważ makra uruchamiane na zdarzenia muszą być umieszczone, można powiedzieć, tak jakby z tyłu naszego arkusza. I teraz w jaki sposób kopiujemy? Bardzo podobnie jak w Excelu, czyli Ctrl-A i teraz cały kod zostaje zaznaczony, robimy Ctrl-C i już mamy skopiowany. Następnie powinniśmy zamknąć. Możemy sobie zrobić tutaj ten X-ik Excel albo Alt F11. To jest powrót do widoku Excela. I teraz przechodzimy do naszego nowo utworzonego arkusza i klikamy prawy przycisk, wyświetl kod. I co tutaj robimy? Też robimy Ctrl-A, żeby skasować ewentualnie elementy. Jeżeli macie tutaj czysto, to już nie trzeba zaznaczać. I robimy Ctrl-V. Zobaczcie, jeżeli przejdziemy na górę tutaj, to w ten sposób będziemy mieli wszystkie te dane skopiowane. Ja tutaj akurat ten Option Explicit skasowałem, bo nie wiedziałem, czy akurat w tym arkuszu nie będzie drugiego. Tu z tego, co widzę, nie ma. No to okej, mógłbym tego nie kasować. I w ten sposób skopiowałem kod. Ale teraz słuchajcie, jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. Ponieważ ja tutaj w celu optymalizacji kodu stosuję zmienne publiczne. W związku z tym muszę je skopiować. I one się znajdują tutaj, w moim, tutaj, skoro szycie ECR046, tutaj w module ogólne. Jak to należy skopiować? Bardzo prosto. Klikam prawy przycisk myszy i przeciągam go na obszar mojego tutaj skoroszytu. To jest zeszyt trzeci. I co robię? Wystarczy puścić kursor teraz. I on zostanie skopiowany. I teraz, jeżeli nie było tutaj modułów takiej skoroszytu, to on zostanie utworzony i tutaj mamy ogólne. Jak sobie tutaj klikniecie, to zobaczycie, są tylko tutaj dwie linie. I public, last, rs, long. Jest to definicja zmiennych publicznych. I to będzie nam potrzebne. I teraz słuchajcie, Alt F11. Powracamy do naszego arkusza i zrobimy pierwszy ruch i sprawdzimy, czy nam to wszystko zadziała. Zatem chwila prawdy. Działa, zobaczcie. Skopiowałem wszystko i automatycznie. Ile to trwało? No, gdybyśmy tak to robili szybko, to myślę, że kilkanaście sekund jesteście w stanie to bardzo szybko skopiować. Mi zajęło to nieco dłużej, ponieważ chciałem wam krok po kroku wytłumaczyć. Czyli zobaczcie sobie, to wszystko skopiowałem. Teraz wróćmy do tego kodu i powiem wam jeszcze o kilku elementach. Na początku mamy coś takiego jak private, constants, wiersz, od. To są te dwa parametry, w których ja mówię. Na początku wiersz od to mi mówi, od którego wiersza chcę kolorować. Czyli zobaczcie, jeżeli jestem na szóstym, kolorowanie występuje, ale jeżeli przechodzę już wyżej, nie. To jest bardzo fajna, przydatna funkcja. Jeżeli będziecie mieli raporty, to często u góry, w tej sekcji górnej, mamy jakieś nagłówki, zestawienia. Nie chcemy tego kolorować i w ten sposób sobie blokujemy. Natomiast zobaczcie, tutaj wiersz nag. Jako wiersz nagłówka jest piąty i on mi mówi, w którym miejscu, który to jest wiersz, gdzie się znajdują moje nagłówki i dzięki temu on mi koloruje. Także zobaczcie, naprawdę bardzo prosta rzecz. Teraz już zamknę sobie mój arkusz, wrócimy, czyli tutaj omówiłem pierwszy przypadek tego makra. Może jeszcze wróćmy jeszcze raz, tak pokrótce dla osób, które interesują się VBA i chciałyby tutaj zgłębić, to może tak kilka słów na ten temat, jak to wygląda. Tutaj są zastosowane dwie procedury. Worksheet Activate. Jest to celowo to zastosowane, ta procedura, ponieważ jeżeli przechodzę pomiędzy arkuszami, to system aktualizuje mi numer aktualnego wiersza i numer aktualnej kolumny. I podaje, zwraca parametry last R, last C. Także to jest potrzebne. To jest tutaj jedna procedura. I druga procedura to już ta główna, czyli worksheet selection change. Ona uruchamia mi właśnie podkreślenie. I teraz powiem też dwa słowa, w jaki sposób tutaj zoptymalizowałem ten kod, ponieważ
Tutaj właśnie dlatego też muszę stosować last R i last C. Otóż ta procedura działa w ten sposób, że poruszając się po danym arkuszu, kiedy wchodzę na nowy wiersz, no to okej, to sprawa jest jasna, ponieważ komputer wie, który wiersz ma podkreślić. Natomiast jeżeli ja przechodzę w inne miejsce, to program musi teraz zrobić jeszcze jedną rzecz. On musi poprzednie deseń musi usunąć. I do tego wykorzystuje te parametry wcześniejsze. Czyli tu jest tak jakby taka podwójna procedura. W trakcie poruszania się program sobie zapisuje, gdzie był ostatnio i ostatni zapis mi usuwa. Dlaczego tak zrobiłem? Kiedyś stosowałem takie rozwiązania, że po prostu usuwałem deseń z całego arkusza, ale jak sprawdziłem, trwa to dłużej, więc ta metoda z tym last R, last C, czyli z usuwaniem ostatniej pozycji jest szybsza. Tu jeszcze wprowadziłam kilka elementów, czyli po pierwsze, to jest warunek, jeżeli wiersz R jest mniejszy od wiersza od, czyli tego zadanego, no to go to koniec, czyli przerwij procedurę. Go to, idziemy sobie na koniec i na koniec tu są podane jeszcze dwie procedury, screen updating, czyli przywrócenie odświeżenia ekranu i calculation automatic, ponieważ to tutaj na wstępie wyłączam. Potem co mamy? A, tu jest ciekawa rzecz, WX target count. Co ja robię? Jeżeli bym zaznaczył więcej niż jedną komórkę, to procedura nie działa. No, także tak to w ten sposób macie kolejną ciekawostkę. To jest WX, tutaj procedura wygląda target count, czyli a target to jest właśnie to miejsce, w którym ja się obecnie znajduję. To jest selection change, tu jest target, czyli można powiedzieć adres tej komórki. Komórka, w której właśnie jestem teraz, znajduje się w niej, jest zaznaczona. No i to jest procedura zaznaczenia wiersza. Tutaj entire row, cały row. Tu jest właśnie pattern, czyli deseń i pattern color, czyli kolor tego deseniu. Ja stosuję taki zielony, on się tutaj... Możecie się pobawić z innymi numerami. A tu jest procedura, która mi oznacza nagłówek. Także tak w skrócie to wygląda. Jeżeli chcecie, to możecie się z tym pobawić. Może wymyślicie coś ciekawego, dajcie mi znać, ponieważ na pewno ten kod, myślę, że da się jeszcze coś tu zmienić. Ja wpadłem teraz na taki pomysł. OK, także to jest pierwsze rozwiązanie. Drugie. Tutaj zrobiłem inne rozwiązanie. Tutaj bardzo podobne są procedury, ale tutaj podkreślam cały wiersz i całą kolumnę. Przejdźmy teraz do kodu i zobaczmy, jak to wygląda. I tutaj zobaczcie, tu mamy tak, entire column i entire row, czyli całą kolumnę, cały wiersz. Także już tutaj nie mam tego odwołania do tego wiersza nagłówka. A teraz tu jest ciekawe rozwiązanie, ponieważ tutaj wprowadziłem dodatkowe parametry. Jeżeli mam raport, zobaczcie, ja tutaj mam raport do kwietnia, gdybym sobie teraz odkrył, no to w sumie on jest do P. I to jest fajne rozwiązanie, ponieważ de facto ja nie koloruję tutaj całego wiersza, tylko wiersz od do. I jeżeli przejdziemy tutaj do wyświetl kod, to tutaj mamy oczywiście parametry te główne, od którego w ogóle wiersza ma kolorować, gdzie jest wiersz nagłówka, ale jeszcze potem tutaj są parametry z zakresu kolumn. I zobaczcie, macie C i P. Gdybym tutaj na przykład zrobił CG, to zobaczcie, że będzie kolorowanie tylko do kolumny, widzicie, G. Chodzi tu tutaj o ten wiersz. A jeżeli mam do P, no to tutaj, słuchajcie, już mi koloruje. Fajne rozwiązania. Ja osobiście to rozwiązanie częściej stosuję, ponieważ nie chcę, żeby tam całego wiersza. I podobnie, gdybyście potrzebowali tego typu rozwiązanie, kopiujecie sobie ten zakres, tylko uwaga, zawsze pamiętajcie, musicie mieć podane zmienne te public, last R, last C. Bez tego możecie napotkać na ciekawostki. Jakie to zobaczycie, przekonajcie się. Jak wam nie wyjdzie, zróbcie dokładnie potem krok po kroku, tak jak ja to robiłem, czyli kopiujecie procedury i kopiujecie cały moduł ogólny i wtedy wam zadziała, tak jak wam to pokazałem tutaj na tym filmie. No i teraz na koniec jeszcze tabele przestawne. Tutaj trochę sytuacja wygląda inaczej. Tak jak wam powiedziałem, nie możemy zastosować tutaj deseniu. Jeżeli chcecie wiedzieć dlaczego, to skopiujcie tutaj sobie kod z deseniem i zobaczycie, co się stanie. O te kolory, które tutaj mamy, niestety zostaną usunięte. No i tu na przykład będzie wprowadzony biały kolor, tu mam białe litery, więc to w ogóle zniknie. To wynika z reguł jakby dotyczących formatowania tabel przestawnych. Więc ja tutaj poszedłem w formatowanie warunkowe,
Ale jeżeli chodzi o formatowanie warunkowe w tabelach przestawnych, to musimy wiedzieć, że tutaj mamy do czynienia, mamy dwa rodzaje formatowania. I ponieważ jeżeli klikniemy sobie tutaj formatowanie warunkowe, zarządzaj regułami, ja tutaj wprowadziłem dwie reguły, to w tej tabeli przestawnej mamy formatowanie żółty kolorem, kolorem żółtym. I ono się odnosi do suma ilość. Dlaczego? Może pokażę listę pól i tak dla wyjaśnienia. Formatowanie komórek odnoszących się do tabeli przestawnej można robić tylko w obrębie tej ćwiartki, czyli w obrębie ćwiartki wartości, czyli suma ilość, suma wartość. Mogę, ale nie mogę określić na przykład całej linii, czyli tutaj o tej ćwiartki wierszy nie da się pokolorować tą jedną formułą. I to jest troszeczkę takie uciążliwe, ponieważ no akurat tutaj mam mało danych, mam ilość, wartość, ale gdybym podobnie miał jak na przykład tutaj, miałbym dużo miesięcy, to by oznaczało, że tutaj byłoby to kolorowane od kolumny F tam do P, a tutaj nazwy tych, powiedzmy, moich pozycji nie byłyby kolorowane. W związku z tym mam tutaj dwa formatowania warunkowe. Jedno dotyczy pola wartości, a drugie specjalnie tutaj akurat rozróżniłem, jest zastosowane, można powiedzieć, w ogóle nie jest związane z tabelą przestawną. Dotyczy tak naprawdę komórek i zakresu kolumn J i K. I teraz, ale teraz zobaczcie jeszcze jedna ciekawostka, jak to działa. Jeżeli ja się tutaj poruszam, jestem za zewnątrz tabeli przestawnej, to tabela się nie koloruje. Jeżeli wjeżdżam, automatycznie następuje kolorowanie. Teraz ciekawostka, tu mam też tabelę powiązaną. Przechodzę na tą tabelę i zobaczcie, tutaj mam jedną kolumnę, jest kolor pomarańczowy, a tutaj mam kolor żółty. I teraz jak to zrobiłem? Tutaj zastosowałem następujący trik. Wykorzystałem menadżer nazw i zdefiniowałem sobie taką nazwę jak WRW. Tutaj mam WRW. Tutaj mam dwie pozycje, to ewentualnie można by usunąć, więc ja sobie ją tutaj, słuchajcie, usunę. Ona mi nie będzie potrzebna. Zobaczmy, czy działa wszystko. Czyli mam nazwę. Nazwie możemy przypisywać wartości liczbowe. W związku z tym ja zrobiłem tutaj taki manewr. Wejdźmy do wyświetlenia kodu. No i zobaczcie, ten kod jest znacznie prostszy. Ale tutaj, no jest prostszy, ale jest kilka trików. Zastosowałem tutaj taką opcję, która pozwala mi określić, czy obecnie znajduje się w tabeli przestawnej. I mam tak, dimpt.spivottable, potem jeżeli jest błąd, to przejdź dalej i mówię setpt.targetpivottable. I teraz jeżeli pt jest nothing, czyli jeżeli nie jestem w tabeli przestawnej, to zmiennej tej, znaczy niezmiennej nazwie WRW przypisuję wartość 0, a jeśli nie, to czyli jeśli jestem w tabeli przestawnej, to wówczas moja nazwa WRW przybierze wartość aktywnego wiersza. Czyli co zrobiłem? Jeżeli ja poruszam się tutaj po danym obszarze tabeli i jestem w tabeli przestawnej, to WRW przyjmie teraz wartość 10. Zobaczmy sobie, przejdźmy to teraz do menadżera nas. Zobaczcie, widzicie, jest WRW 10. A gdybym teraz na przykład tutaj stanął, definiuj nazwę, nie, menadżer nazw, zobaczcie, WRW jest 17. W ten sposób zmieniam. I teraz definiując tutaj, jak definiujemy narzędzia główne, formatowanie warunkowe, zarządzaj regułami i tą regułę, edytuj regułę, to zobaczcie, co wybieram. Zastosuj regułę do wszystkie komórki pokazujące wartość suma i zobaczcie, jaka tu jest procedura. Wiersz, komórka L8, ale bez znaków dolara, równa się WRW. Czyli jeżeli ten warunek jest spełniony, no to wówczas sobie tutaj koloruję na kolor żółty. To jest pierwsze formatowanie warunkowe. Drugie formatowanie warunkowe dotyczy rzeczy następującej. Ona już nie, tak naprawdę nie odnosi się do tabeli przestawnej. I tutaj jest znowu wiersz J1, czyli odnosi się do tutaj do komórki. Jeżeli równa się tutaj mamy wiersz J1 WRW, to też będę miał formatowanie. Ale tutaj, jeżeli anuluję, to tutaj, tu jest, zobaczcie, co się dzieje. Taka jest niestety, na początku, jeżeli ja zaznaczę sobie Ctrl A i przejdę sobie, słuchajcie, na koniec, to skasuję.
Normalnie na początku wpisując to, to ja sobie wpisałem zakres od J do K, czyli było coś takiego J do K. I teraz zobaczcie, i teraz to działa, tak? Natomiast jak będziecie potem pracowali, będziecie odświeżali, to może się zdarzyć tak jak teraz, że te zakresy zostaną tak pocięte. Ale to się nic nie stanie, ponieważ one dalej będą się tutaj, zobaczcie, będą działały. I teraz zobaczcie, możemy zrobić przykład. Skopiuję sobie w ogóle tutaj Ctrl-C i zobaczcie, i sobie, o dobrze, z boku sobie skopiuję taką tabelę. I teraz zobaczcie, fajna rzecz, ponieważ jestem w tabeli przestawnej, no to akurat te wiersze będą się tutaj, widzicie, ciekawie będą się formatowały. Także tutaj zastosowałem w tabeli takie tabeli przestawnej, zastosowałem właśnie tego typu triki, czyli z formatowaniem warunkowym. Ja osobiście z formatowaniem warunkowym to tak postępuję dość ostrożnie. W miarę bezpiecznie jest stosować formatowanie warunkowe tutaj w tabeli przestawnej, ponieważ wiadomo, że no z góry ten zakres jest określony tutaj do tych komórek. Natomiast no już w innych pozycjach czasami warto na pewno, znaczy co na co należy zwracać uwagę, to nie stosujmy tu nigdy żadnych skomplikowanych formuł, ponieważ to będzie nam obciążało. Ja tutaj sprawdzam tylko numer wiersza, więc no tutaj sytuacja, słuchajcie, jest tak naprawdę prosta. Także generalnie to są te dwa triki, które Wam chciałem dzisiaj pokazać, czyli jak formatować zakresy, jak formatować tabelę przestawną, żeby wyróżniać wiersze. Jeżeli uważasz, że ten materiał był ciekawy, no to będę bardzo wdzięczny za komentarze. Napiszcie mi, może macie jakieś inne sugestie, inne propozycje. Podzielcie się, do czego to możecie zastosować. Dajcie mi też lajka. Podzielcie się tym materiałem też z innymi. Dzięki temu ten materiał, ten kanał będzie docierał do większej liczby osób. No i to chyba, słuchajcie, na dzisiaj wszystko. Tylko słowem przypomnienia, że ten materiał, w ogóle te materiały zazwyczaj omawiamy na spotkaniach. Możecie się ze mną spotkać w każdy wtorek o godzinie 10. Rejestracja jest na stronie Magia Excela. Tam jest zakładka Excel Coffee Room. To są takie spotkania, można powiedzieć, przy kawie. Spotykamy się na 15, maksymalnie 20 minut. Zazwyczaj taki materiał udostępniam wcześniej. Dzisiaj nie zdążyłem, więc nagrywam go po południu, ale zazwyczaj materiały udostępniam wcześniej. Możecie się zapoznać. No i potem, jeżeli macie pytania, możecie wpaść na kawkę i porozmawiać, ewentualnie zadać mi pytania. Jeśli tylko będę potrafił, chętnie odpowiem. Także dzięki bardzo za uwagę i zapraszam za tydzień. Cześć, trzymajcie się.